Rodzina zaginionego przed ponad 3 miesiącami Damiana Cieraszko zbiera pieniądze na usługi biura detektywistycznego. Mimo szeroko zakrojonej akcji policjantów z Komendy Miejskiej Policji, tajemnica zniknięcia nastolatka pozostaje nierozwikłana. Damian Cieraszko wyszedł z imprezy urodzinowej, opuścił ją nagle, pozostawiając kurtkę na oparciu krzesła. Policja informację o zaginięciu otrzymała po 2 dniach, 22 października późnym wieczorem. Już tego dnia, od razu mimo późnych godzin wieczornych, nocnych, rozpoczęły się poszukiwania tego chłopaka. Pies tropiący, policjanci, rodzina, żołnierze, strażacy, też ratownicy z nadziei złom, że wiele bardzo osób było zaangażowanych i jest nadal zaangażowanych w poszukiwanie tego chłopaka. Niestety jak na razie bez rezultatu. Wielokrotnie był użyty pies tropiący, pies na zwłoki, także dronem sprawdzaliśmy miejsca zamieszkania tego chłopaka i miejsca, gdzie ostatnio był widziany. Wszystkie zbiorniki wodne, które znajdują się w okolicy, różne zagajniki. Teren tak naprawdę był przeczesywany, można powiedzieć, przeczesywany wielokrotnie. Zrozpaczona rodzina, jak wiadomo, zwróciła się o pomoc do Krzysztofa Jackowskiego. Znany jasnowidz z Człuchowa wskazał na mapie już penetrowany teren i akwen. Mundurowi na prośbę rodziny ponownie przeszukali wskazany obszar, ale bez powodzenia. Ostatnia intensywna, wspólna z nurkami Straży Pożarnej akcja miała miejsce na jeziorze Orzewo zaledwie kilka dni temu. Nie bagatelizujemy żadnego sygnału, który gdzieś tam który otrzymujemy i sprawdzamy wszystkie możliwe punkty zaczepienia. Także rodzina nawiązała kontakt z jasnowidzem, który wskazał jakby nowe miejsce w jeziorze, które, tak jak już mówiłam, wielokrotnie było sprawdzane. Przeprowadziliśmy kolejny raz działania. Strażacy przy użyciu sonaru sprawdzali zbiornik. Gdzieś tam wiem, że była jakaś jedna reakcja tego urządzenia, płetwonurek zszedł pod lód, no ale niestety bez rezultatu. 2 tygodnie temu Damian szukany był też między innymi w Sobolewie. Wcześniej rzekomo widziany był w warszawskim metrze. Zażądaliśmy monitoringu, monitoring został sprawdzony, no niestety nie był to ten chłopak. Policja zapewnia, że informacja o zaginionym nastolatku trafiła do wielu służb i instytucji, również poza Suwałkami. Gdyby chłopak zgłosił się do którejś z instytucji Narodowego Funduszu Zdrowia, też byśmy mieli ten sygnał. Szereg czynności operacyjnych, o których tam w szczegółach nie mogę mówić. No, sprawdzamy wszystkie możliwe sygnały. Teraz rodzina postanowiła wynająć firmę Krzysztofa Rutkowskiego. Czy Rutkowskiemu uda się ustalić miejsce pobytu Damiana, okaże się dopiero, gdy rodzinie chłopaka uda się zebrać wystarczającą kwotę na opłacenie usług detektywów.